Witam Was kochani w mojej kuchni. Dzisiaj mam kartofel salat. Ja myślałam, zrobię się z kartofel salat z resztek z mięsa i z mięsa, co mi zostało po zupie, bo się uważała rosu na skrzydełkach skóry i się myślałam, nie, żeby tak te skrzydełka tak jeść, einfach nie. Trzeba coś z tego zrobić dobrego, także. Także myślałam się, że zrobię kartofel salat. Kartofle, albo się możecie uważać ekstra do tego, nie. Albo się możecie, na przykład jak robicie kloski, nie kartofle z drugocie, Jezus Mario. Kartofle uważicie do klosków, to się możecie 5-6 odłożyć, takich większych, i potem z resztek kloski zrobić. No a z tamtych 5-6 kartofli, to możecie się kartofle zaraz zrobić. No. Ja tu miałam skrzydełka 6 albo 7, teraz nie pamiętam już dokładnie. I z tego to się poskubach i dałam do tych kartofli. Dobra. No i było bardzo, bardzo pyszne. Nie? Takie alfałowe, łatwe zaś. No. Dobra. Pokazałam już, co potrzebujemy. I moi mili, jutmu tak 2, 4, 6, 7. 7 kartofli się uważała ze skórką. Nie, ze skórką, bo. No ja nie miałam resty, nie robiłam klusków. No miałam te mięso i się myślała, uważa się ekstra kartofle. A ze skórku, jakbyście chcieli tak uważać ekstra kartofle, to ze skórku no lepiej, bo takie się no lepiej nadawają do takiej sałatki, bo one wtedy inaczej smakują. Troszkę inaczej, lepiej tak, także ze skórku fajnie się uważać. Jak się uważą, to poskubać ta skórka, obrać. No i te kartofle miałam. I te kartofle ugotowała w osolonej wodzie. No, jedna łyżeczka soli się dała do wody, tak żeby te kartofle były przykryte i tak gotowała, aż zmiękną. Ok, i się ustudzą. Jak będą obrane, to się je teraz przekroja na pół i na pół, poćwiartkuje się tak na wzdłuż i pokroja się na plasterki. Tak gdzieś pół centymetrowe plasterki. Muszą być koniecznie takie plasterki, nie mogę być kostka, bo to już inaczej będzie smakować. No ja. Może dziwne, kartofle jak kartofle, ale jak kostka zrobicie, to no ja to będę inaczej smakować. No, lepiej takie półplasterki, ćwiartkowane. No, okej, okay, dobra, pokroić te kartofle. I potem możemy dalej robić, do miski dać. I te skrzydełka, ja tu miałam 6 skrzydełków, jak już przed tego dach, cywu potem powiem. Ja no, skuli mnie, to ja by się jeszcze da więcej, bo mi to mało było. Te skóra się obieram, skóry nie ma nadawać do tego załotu i no się wezmę te mięso, fajnie tak go skubia, takie hobby piórka się zrobiam. Właśnie kansu nie trzeba kroić przy tym mięsie. Jakbyście łódka mieli, to troszkę tak poskubać, trochę mańsy takie kawałeczki dać, tak jak tutaj, no i będzie dobre. No okej, okay. Te skrzydełka poskubać, skóra, no nie wiem. Ta skóra nie będzie się jakoś fajnie prezentować w tej sałatce, będzie się ciągnąć jakoś tak i ona w ogóle taką śliską. No, no lepiej smakuje jak jest ciepło te skrzydełka do ogryzania, ale potem jak już takie zimne, to ta skóra trochę inaczej smakuje, także bez skóry. Skóra obrać, wyciepnąć, psowi dać, no. Okej, okay. Skrzydełka obrane, teraz tu mu tak 4 ogórki i te się pokroja tak na ćwiartki, ale wzdłuż i pokroja się na cienkie paski, plasterki. Nie paski, plasterki i też dom do sałatki. No lepsze takie no, korniszony albo takie te, no, te ogórki konserwowe, a te takie solone to one nie będą takie, to bardziej inaczej smakować. One się tak w sumie nie nadawają do sałatki. One będą takie zakwaśne, takie ogórki solone, to no lepiej to się nadawają do wódki. Ok, pokroiłam się i teraz się do tego małą puszka kukurydzy, to taką malutką, chyba te 75 gramów, nie pamiętam dokładnie teraz, ale malutką kukurydza. Potem się tu przecisna jeden ząbek czosnku do tego, richtig fajnie, rośnie przecisnam. Potem ta jest w środku nozy po hymru, jest rozprzycisna, to zawsze sobie coś wylezie z tego, także wszystko wycisnąć dobrze. I jak to u mnie zawsze było, ja się zawsze za małą miskę wyznam. Także muszę się to przełożyć do innej miski. Teraz się dom tak, zielone. Troska się do szczypiorku, tu miała resta, muszę się to
unacyć te widelce, bo jakby chcie po taką mrożoną kulkę, to za niej to się rozmrozi, to trochę potrwał. Rozdziubał się widelce ten piórek, tak gdzieś łyska i potem dach jest, no tak gdzieś łyska tych innych ziół zielonych takich, to tam były takie mieszane, też tak łyska. Możecie pietruska albo inne takie tam zioła, byle coś zielonego było. Koperek też będzie dobry. No, tak gdzieś dwie łyski zieleniny do tego. Możecie świeżo dać. Potem dach, tak szczypta soli do tego. Ja te kartofle były gotowane w solonej wodzie, ale tak i tak jest trochę soli tam było trzeba. No, szczypta soli, szczypta pieprzu czarnego dach. I tak gdzieś 3-4 łyski majonezu. Ja. Kto chce, to może oczywiście z sumce majonez zrobić. Ja tu dostawał krytyki, że mu kupny majonez. No, ale mnie to tam rybka. Zawsze mu kupny. Jeszcze nigdy nie robiłam swojskiego, muszę się przyznać. No, także dobry. Ok, wszystko to wymieszać, posmakujcie. Wymieszać, posmakujcie, czy było tam jeszcze może soli i pieprzu brakuje, może trochę majonezu. Postawcie tak gdzieś minimum na godzinę, żeby się przygryzły te smaki i będzie sałatka gotowa do spożycia. Macie na przykład udka, z udków też bardzo dobre, też tak fajnie poskubać, ale piersi z kurczaka to raczej ja, jak kto lubi, to może uważać, ta pierś z kurczaka nie w rosole, ale mnie by to by było trochę za suche, także ja wolę te skrzydełka. Jak łomie by słoto, to ja bym sobie dała 3 albo 4 skrzydełka więcej, bym chciała poskubać, ale nie miałabym więcej, no. Także mi tego mięsa trochę za mało było jednak. No, bardzo dobre było. Co jeszcze chciałam powiedzieć? No, jakbyście dodali marchewka albo i inne tam jest warzywa, to już będzie inna sałatka. Także spróbujcie taką prostą, bez tych innych marchewków albo co. Mnie zawsze synek marchewka zje ze zupy. Także nie miałach. I to w sumie nie chciałam dodawać. Ja chciałam taką prostą. Prostą, byle jaką nie mogę powiedzieć, bo w sumie byle jaką to ona nie, ona była dobra, bardzo dobra była. No, dobra, nie ma na już marudzić. Życzę Wu miłego dnia, miłego tygodnia, miłego adwentu. Czy pana miała jakieś przepisy adwentowe, świąteczne? Nie wiem. Jak czas pozwoli, coś zrobiłam, ale dużo nie ma narobić, bo no, nie ma czasu za dużo, za kans. Także wybaczcie mi. Dobra, miesza z tym. Myślę, że Wu się podobało. Dzięki wszystkim za komentarze i do następnego razu. Cześć!